Dobry. Nocowaliśmy pod Bożym Mostem dzisiaj. No naprawdę jest świetna miejscówka, bo nie dość, że mamy piękny widok z okien, to jeszcze jest tutaj doskonały internet, więc polecam. A poza tym są ruiny twierdzy, tylko że w środku służą jako toaleta taka na dziko, więc jakoś się tam nie wybieram za bardzo. No ale są. Są. Oprócz jaskini jest tu też pozostałość twierdzy. Aktualnie troszeczkę nadkładamy kilometrów, troszeczkę 75 kilometrów. Oddalamy się jeszcze na wschód z powodu jednej jaskini. Jakby mało jaskiń było tutaj po drodze, ale ta jest przynajmniej dla mnie najważniejsza i kojarzy mi się właśnie z Bułgarią. Jest to jaskinia Prochodna, tak zwane Oczy Boga. Był już Boży Most, teraz będą Oczy Boga. A potem jedziemy już na Sofię. Narzekamy na drogi na Węgrzech. Zobaczcie to. Tak, mówi się o Rumunii. Tu macie przykład no takiej podrzędnej bułgarskiej drogi, którą Google nas wysłało do atrakcji turystycznej. I to nie jest tak jak w Rumunii, gdzie rzeczywiście wysłało nas polną drogą. Tutaj jest normalnie był normalnie asfalt kiedyś. No to gdzie my jesteśmy? W jaskini Prochodnej. Ale jest olbrzymia. Jest po prostu niesamowicie wielka. A najlepsze jest to, że tutaj gdzieś kręcą film. Jest pełno filmowców. A to tam już są te Oczy Boga. Tak? Idziemy. No to idziemy. Będziemy na planie filmowym. Trafiliśmy w ogóle na moment, na czas, kiedy tutaj kręcą film. Powiedziałbym wam tytuł jaki, ale już nie pamiętam. Excess of Life, coś takiego. Dostaliśmy informację tutaj od pani, że kiedy usłyszymy, że ma być absolutna cisza, to proszą, żebyśmy nawet nie chodzili i postarali się zachować ciszę. Okej, a tu mamy Oczy Boga. Idziemy zobaczyć na plan filmowy. Co chwilę idziemy. Co chwilę idziemy i robimy przerwy, bo musimy być bardzo cicho, bo wtedy kręcą.
No na planie filmowym to jeszcze nigdy w życiu nie było. W życiu nie sądziłam, że najciekawszą częścią jaskini Prochodnej będzie nagrywanie filmu. Ale dziwne uczucie. Film o filmie. Film o filmie. Oj. Ja nie mam jeszcze takiej natury nagrywania ludzi, bo mam wrażenie, że to wszystkich peszy. Ale się nauczę. Niesamowite uczucie. I tu są chyba rekwizyty, co? Nie. Tak. No przecież mnie nagrywają taki film. Nie, to jest jedna ze scen. Tutaj kręcona. No mówię, że to lepsze z kim jest. Film nazywa się Access of Life. Jest bułgarskiej produkcji, ale będzie w języku angielskim. Może gdzieś znajdziemy kiedyś, bo będzie trzeba obejrzeć. A to jest koniec. Nie, tędy można przejść podobno. Gdzie? Nie wiem. Marta kroi arbuzy. Arbuza w sumie. Którego zakupiła tam u pana na straganie. Pyszność. Pan oczywiście przy wejściu do jaskini dał nam posmakować arbuza, melona i powiedział, że mamy iść do jaskini, a na powrocie wejść na zakupy. Świetnie. Lew 50 za kilogram. Wcale nie tanio, ale no zresztą przy atrakcji turystycznej to nie dziwne, że nie tanio. A tu jest główny arbuzożerca, który jest przywiązany na smyczy. Cyk. Tak. Już. Witamy się z wami po dłuższej przerwie z Rimskiego Parku Narodowego. W sumie już wszystko, co mieliśmy tutaj do zobaczenia przed zwiedzaniem, już zobaczyliśmy. Tak, wiemy wszystko, wiemy, gdzie jutro startujemy. Właściwie będziemy tam dzisiaj nocować. W planach na dwa, mamy już plany na dwa dni, co się nam rzadko zdarza. Jutro idziemy na wodospad Skakawica, to jest najwyższy wodospad Bułgarii. A pojutrze jest plan, żeby pójść na szlak Siedmiu Jezior. Rimskich. Rimskich. Tylko jeszcze się zastanawiamy, czy pies nasz wytrzyma 20-minutową jazdę wyciągiem narciarskim. Bo jest możliwość podjechania pierwszych tam paruset metrów, półtorej godziny drogi na piechotę wyciągiem czynnym aktualnie jeszcze. Znaczy się pewnie czynny jest cały rok. I bardzo by nam to ułatwiło sprawę, bo półtorej godziny pod górkę, a potem jeszcze 5 godzin dookoła jezior. I godzinę przynajmniej zejścia. No brzmi trochę... Znaczy się, no, jest do zrobienia oczywiście. Byliśmy obejrzeć ten wyciąg. No to jest taki zwykły krzesełkowy. I tu jest tylko ten szeroki. Pies pogrzebany. Więc pewnie będziemy musieli iść. Dobre. Siema. Dzisiaj spaliśmy zaraz pod wejściem na szlak, więc daleko nie mamy. Mamy jakąś 8.30 i idziemy. Mamy rozbieżne informacje co do długości szlaku, bo pani wczoraj w informacji turystycznej mówiła, że mamy 2:15. Tu napisali godzina 15. A tu godzina 15, zobaczymy. Gdzie mam oglądać wodospad? Dzisiaj była bardzo ciepła noc i tak samo ma być bardzo ciepły dzień. Śmiesznie było, bo o jakieś 17 było 12 stopni, a 2 godziny później zrobiło się tych stopni już 15. Ja myślałem, że to od silnika, bo grzaliśmy chwilę silnikiem z racji niskiej temperatury, która ma być w nocy. I tej, która była, jak przyjechaliśmy tutaj na miejsce, gdzie mieliśmy spać. A okazało się za chwilę, że jest już cieplej i w nocy też było bardzo ciepło.
Na parkingu słabo są szlaki oznakowane, ale tutaj zdecydowanie lepiej. Nie da się zgubić. Jak już zejdzie się z parkingu, to już potem się nie da zgubić. Wszystko jest super oznakowane. Tutaj też macie dokładnie, który szlak gdzie idzie. A po trasie takie atrakcje mogą nas coś spotkać. Domyślamy się, że służy to do transportu towarów gdzieś do schroniska. No bo jak w inny sposób tutaj dostarczać rzeczy. Czad. Dotarliśmy do schroniska. Jakoś nie zarejestrowałam, że tu będzie schronisko, ale jest. Mamy jakieś niecałe 4 km trasy. Jest całkiem przyjemna ta trasa. Jest trochę przewyższenia, to nie jest tak, że się idzie jak po płaskim, ale nie ma jakichś takich dramatów, że trzeba stawać co 3 minuty i odpoczywać. Póki co luz. Zorientujemy się, co tu słychać. A to konie. Szczęście. Baliśmy się, że owce. Słyszycie? Jak? Nastroje? Spoko. Całkiem fajnie. Mam niepokój związany z budą dla psa. Jak nastroje, Aria? Aria. Aria też ma niespokojny nastrój. Aria jest niespokojna. Generalnie szlak nie jest jakiś wybitnie trudny. Też wybraliśmy go raczej na formę rozchodzenia się przed jutrzejszym dniem. Czy czeka nas około 25 km? No zobaczymy. Mamy pierwsze straty. Zbiła się chrupka od aparatu, od obiektywów w telefonie. Działa, ale kiepsko. Na szczęście mamy jeszcze jeden zapasowy telefon, trochę gorszej jakości, ale nie aż tak dramatycznej. No, a my aktualnie robimy przerwę. Arbuzy są tu obłędne. Tak, kupiliśmy wczoraj przy jaskini Boże Oczy arbuza od pana. No i dzisiaj no wszyscy mają
śniadanie. Arbuzowe śniadanie. Fe. Dzięki. Zobaczcie, jaki fajny temat. Tutaj jest miseczka. Można sobie ją wziąć. A tu macie wodę. Można sobie napełnić swoją pustą butelkę. Okej, my już powoli schodzimy. Jest koło południa i teraz jak nam się podobało? Szlak średnio wymagający. Nawet bym powiedziała łatwy, nawet dla dzieci takich tam... Średnio się spociliśmy. 5-6-letnich, spokojnie, jeżeli to ma być wyprawa na cały dzień, bez problemu dadzą radę. Tym bardziej, że jest schronisko po 4 niecałych kilometrach. Tylko gotówka. Tylko gotówka. Ale schronisko bardzo przyjemne, mają jakiś bar. Można coś tam można zjeść. Wodospad o tej porze roku, nie no, oczywiście jest piękny, bo jest wysoki, jest to najwyższy wodospad w Bułgarii. Ale nie ma tyle wody. Wiosną na pewno jest ładniejszy, bez dwóch zdań. Jak te śniegi schodzą, na pewno jest tam więcej wody. Hello. I co jeszcze? A, i koniecznie wcześnie rano, bo zza wodospadu wschodzi słońce, więc... Ciężko dobre zdjęcia później. Tak, a poza tym, no, jaka przyjemność jest oglądanie wodospadu, jak ci cały czas słońce świeci w oczy, nie? Bardziej, że sama końcówka jest już po skałkach do wchodzenia. No i zrobi się gorąco, wszystko się nagrzeje, jest strasznie. Powiedział, że danie jest dla dwóch osób. Nie bardzo mu wierzyliśmy i zastanawialiśmy się, czy nie chcemy... Czy nie dojeść, czy... O matko bosko! Mamy tu grzyby, mamy tu cukinię, mamy tu cebulę, ser, paprykę, a pod spodem jest jeszcze mięso. Mój telefon nie jest jedyną tragedią, jaka się dzisiaj wydarzyła. Schodząc, uderzyłam śródstopiem, właściwie jego wewnętrzną częścią, o skałę. Co prawda nie stało mi się nic poważnego. Żadnego pęknięcia raczej nie ma, bo aż tak mocno nie boli, ale generalnie boli mnie też na stopie. I teraz cały jutrzejszy właściwie plan stoi pod znakiem zapytania, bo 25 km w szlaku, jeszcze po kamieniach, no może nie być najlepszym pomysłem, moja noga po prostu może nie dać rady. Na dobrą sprawę dopiero rano będzie można stwierdzić, czy moja noga nadaje się do czegokolwiek, bo na razie boli, ale chodzić się da. Jesteśmy w pobliżu miejscowości Saparewa Bania. Tam za mną są góry Riłskie. Zjechaliśmy z gór, bo tu jest cieplej i chyba zostaniemy tutaj na noc. A przynajmniej do zachodu słońca, bo jest piękne miejsce. Musimy się wykąpać po prostu. A ciężko wykąpać się, jak jest 13 stopni. Zmienia się pogoda. Jeszcze jutro będzie ładnie, więc musimy skorzystać. Z moją nogą aktualnie jest lepiej, więc mam nadzieję, że do jutra się nic nie zmieni i plan zostanie wykonany. Ale już wiemy, że nie wrócimy do Grecji, bo jeszcze jutro będzie ładnie, pojutrze ma zacząć padać, a potem ma być załamanie pogody i mają przyjść śniegi z deszczem w nocy, a bez tego ogrzewania to, no to nie żyjemy. No wszystko by się dało, tylko po co się męczyć tak na dobrą sprawę, skoro w Grecji nadal będzie 25 stopni. Więc jeszcze 3 dni dla Bułgarii i jedziemy do Grecji. U stóp gór Riłskich znajduje się miejscowość Saparewa Bania. Jest to miejscowość znana z wód termalnych. Znajduje się tutaj też gejzer, którego temperatura wynosi ponad 100 stopni Celsjusza, 104 chyba dokładnie. No i właśnie przyjechaliśmy, bo on jest w nocy pięknie oświetlony. Ale oczywiście jest w remoncie. Już wam pokazuję. No właśnie. Tyle możemy zobaczyć, bo wszystko jest otoczone
taką budowlaną siatką. Halo, wróciliśmy właśnie z zaparę wydwani z gejzera. Wróciliśmy właśnie z gejzera, dokładnie. Wróciliśmy na tą samą miejscówkę, na której wczoraj nocowaliśmy z racji tego, że jest już ciemno. Poza tym ona była całkiem dobra. I ta była bardzo dobra. Bez widoku, ale jest i śmietnik, i nie ma tu ludzi. Dokładnie. Może są niedźwiedzie, ale tego jeszcze nie wiemy. Nie widzieliśmy. Jeszcze nie widzieliśmy. Może one widziały nas. No, a Marta aktualnie robię kanapki. Montuje kanapki na jutrzejszą trasę. Czeka nas przynajmniej 8-godzinny trekking w górach, o ile Marty śródstopie pozwoli. No i tyle, i w góry. Do zobaczyska rano.